cały mokry naniesiesz tutaj błota? Pan Bóg zesłał dobry deszcz, moja pani! To diabelski deszcz i tyle. A wolałabyś tę ciągłą suszę? Powinnaś się cieszyć i to bardzo. Nie tuż tak tym kulasem. Obudzisz Lady Init. A kiedy mi tak tę nogę uszkodziło, co? Kiedy Lorda Edgara wyciągałem z paszczy wilka, po tym, co dla niego zrobiłem, powinna się cieszyć, że tak stukam. To stara historia. Lady Init nic o tym nie wie. Już niedługo się dowie! Niech ode mu się! Nie pozwolę, żebyś straszył narzeczoną Lorda Edgara jakimiś swoimi historyjkami o wilkołaczkach. Według mnie im wcześniej się dowie, tym lepiej. Niech ode mu się! Przywołuję cię. Są rzeczy, których lepiej nie mówić. Jane! Tak! Rozmawiałaś z kimś? Z Nikodemusem. Przyniósł jajka. A czy już sobie poszedł? Tak. Jane? Tak. Czy słońce już zaszło? Tak. Och, Jane. Sprawiłaś, że jest tu tak ciepło i radośnie. Nie patrz na mnie w ten sposób. Ja ci go nie odebrałam. Dobrze o tym wiesz. Prędzej czy później tak ktoś by zajął twoje miejsce. Wypadło na mnie. A, ja wiem, co czujesz, kiedy widzisz nasze wspólne szczęście, ale stara, hello, nic się na to nie poradzi. Życie toczy się dalej, 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 dalej. No, dalej. Skoczysz? No, chodź. No, 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 boisz się, boisz się. No, dalej. No, boisz się trochę. Podła pogoda. Edgarze, kochany, jesteś, wróciłeś. Wulwe kusze, jak młasy słach. I nic nie przy... Nie przy kim, przecież nikt nie patrzy. Znowu i przyszło z 200. Edgarze, kochany, Edgarze! Init, oddychaj! Zrobimy ci transfuzję krwi, Init, oddychaj! Wyjdziesz z tego! Edgarze... Init, co ty robisz? Init. Init. Edgarze... Init! Init! Edgarze! Init! Edgarze! Init! Zdejmij obraz! Nie mogę! Dlaczego? Po prostu nie mogę! Przecież ona już od 3 lat nie żyje! Tak, wiem, ale... Ale zapomnij o przeszłości! Pragnę tego, wierz mi! Przecież nie będziemy się tu czuli dobrze, jeżeli ona będzie nas obserwowała nasz każdy ruch! Prawdopodobnie masz rację! Ała, jak boli! No i co? Puść! Puść! A gdzie nowa pani? A! Przebiera się! Wiesz, jakie są kobiety! Widzę, że pan zabił tę bestię! Zabiłem! A, nie będzie więcej szaleć! A co z bestią w środku? Czy też już nie będzie szaleć? Nie, no tymczasem jest spokojna. To i tak więcej niż mogliśmy oczekiwać, prawda? O, milordzie, jest pan człowiekiem ze stalowej woli! Znaczy o stalowej woli! Tam się urodziłem. Naprawdę? No, tam Chopina tam. Razem graliśmy. A, tam nieważne. Wypatrosz go i spal. Milordzie! Tak? Nie chce pan zachować skóry? Nie, wypatrz, spal, tak, rozrzuć tam. Popiół tam po... faktorii tam, rozrzuć tam. I pozwolić, by wiatr podjął jego wycie? A nie, 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 bo to trzeba polecić. Nie, wiesz co? Wyrzuć do dołu przy autostradzie. Tam gdzie ona? Tak, tam po tej dziurze po dolomicie. Init, jesteś tam? Na litość boską, odezwij się, Boże Święty, musimy włamać drzwi, przynieś łom! A gdzie jest? W piwnicy, szybciej, pospiesz się! Już mam! O Boże, nie! Lady Init! O Boże! Zostawiam o Boże, ratunku!
Pomoc! Lady Init! Gdzie ja wyniosłem? Tu, w tej kulisy. Init! Kto ci to zrobił? Kto albo co? Widziałem, jak ktoś się rusza na wrzosowisku. Coś? Jakie coś? Psi łeb! Psi ciało, oczy płonące gromnicznym blaskiem ze śmiertelnych ogników gapiły się na mnie, chcąc wstrząsnąć i złamać moją duszę. O, tam jest! O Boże Święty, ratuj! Nie wiem, co to jest, ale idę za nim! Nie rób tego, głupcze, nie strzelaj! Muszę! Idę! Nie zostawiaj mnie samego, boję się samotności! Nikodemusie! 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 Milordzie! Milordzie! O, moja noga! Milordzie, ratunku! Milordzie! Milordzie! Nikodemusie! Widziałem go! Dotknąłem go! Był zimny i oślizły niczym trup! To nie może być człowiek. Nie człowiek? No raz wyglądał jak wilk, a raz jak kobieta. Nie. Urwał mi nogę i zaczął ją obgryzać. Nie. Tak. Upiór, pożeracz trupów i cały czas obrzydliwie ciamkał. Nie. Tak. Jak na stołówce. Tak. Wyssał mi szpik z kości. Jeszcze no teraz to czuję, a pan czuje to pan, milordzie. Jest coraz bliżej. Co ty robisz? Mówię, nie, milordzie, nie. Nie ma nam to ratunku. Nie, ale to nie pytam się, co ty mówisz teraz. Tak się tylko, co ty robisz teraz tutaj na scenie. Przecież masz trzymać moją nogę, a nie swoją. I też tę ugryzioną. Przecież się kupy nie trzyma, jak trzymasz swoją nogą ugryzioną, no. Mylić się nie można. Nie, milordzie, nie. Nie ma na to ratunku. Puść moją nogę, przeklęty karle. To wyślę moją duszę do piekła. To moja noga. Teraz puść. No teraz pójdź. A nie, to nie moja noga. Wychodzę. Nie, to Irma! Irma Web! Irma Web! Płacząca zjawa, Irma Web! Ma ktoś śrubokręt. Będę udawał, że nic się nie stało. Nie podpada, nie? Nie. Nic się nie stało. Wejdę jeszcze raz. Ale nie podpadam. Nikodemusie, co to za wrzaski? Lord Edgar znowu poluje. Na wilki? No, tym razem. Tak, tym razem jest pewny, że to Wiktor. No to co tak stoisz? Leć za nim, rób coś! O nie, ja na tym wrzosowisku jest coś, co mrozi krewy w żyłach. Ty tchórzu jeden, widzę, że nie tylko nogę wilk ci urwał, do męskości też się dobrał. O, nie baw się bronią, moja panno, bierzesz do ręki męskie na... Bang, bang, Lucky Luke, bang. Czekaj, bo trafiłaś tam broni. Kogo? Nie, rykoszetem poszło. Portret krwawi. Ale ojoj, ale rykoszet. Trafiłam w tę kulcę na czole. Suvenir. Regales. Oh! Hi, mister. How are you? I'm fine. You know what, mister? Yes? I need one picture with you. With me? Yes, with you. Good language. With you. This is for my wife. Second wife, she's dead, you know? Oh, it's cool. Yeah, cool. Yeah, but you must give me a lot of money. How much? $100. $200. How much? $300. $500. Come on. 1500. 2500. Come on. 50-50-100. 50-50, it's too much for me. Okay, it's deal. Deal. Milordzie.
Sarkofag nietknięty, no może trochę zarysowany, ale to przecież... Nie dotykaj! Cudowna fortuna, skarb! Otwieramy? Ale uważaj, powoli, spokojnie, delikatnie, żeby nie naruszyć czego nie... nie... Milordzie, spokojnie, spokojnie, spokojnie! To kobieta! Połóż lewą rękę na piersi. I teraz mów. Normalnie taka piękna jak Kasia C. Wow! Tylko tak dalej, a stanę się aktorką większą niż późny Marlon Brando. Ratunku, ratunku! Ratunku, ratunku! Przekręć medylek! Siedzisz w kolumnie? Przekręć medylek! Ratunku, ratunku! Pomocy. Jaki medylek? Zielony! Zielony. Ale to wszystko jest zielone, oprócz tego, co jest czerwone i czarne, to reszta zielone. No to właśnie ten zielony. Nie ten zielony, nie ten. Ratunku, ratunku, przekręć badylek. Przekręć badylek. Nie ten badylek. Kim ty jesteś? Co tu robisz? Trzymają mnie tutaj, torturują. Kto? Kto cię torturuje? Edgar. A kim ty jesteś? Jestem jego żoną, Irmą. Irma? Pierwsza dama w Mandakrest. No przecież ja myślałam, że ty nie żyjesz. Chcą, żebyś tak myślała, żeby tak wszyscy myśleli. A dlaczego oni cię tu trzymają? Bo jestem kiepskim aktorem. Ale przecież mówiłeś, że już się uwolniłeś. Że znalazłeś w grobowcu coś, co pozwoliło ci o niej zapomnieć. Ach, nie mów o tym, ani nawet o tym nie myśl. Tam też nie znalazłem rozwiązania. Uważaj, stenografia! Tam też się od tego nie uwolniłem. Od czego? O czym ty mówisz? O grozie! O niesamowitym opętaniu mojego umysłu, mojej duszy! Ale przecież mówiłeś, że już ci minęło. No na tym cały właśnie nic polega, że nie. Nie minęło? Nie minęło. I obawiam się, Init, że nigdy nie minie. Czy chcesz zatem powiedzieć, że w głębi duszy, w głębi serca, nigdy nie zdołasz zapomnieć tej kobiety? Nie. Wynoś się, albo ci zrobię prawdziwą krzywdę. Łukasz Konopka i Marek Tynda.